I zawsze myślałem, co tam usprawnić, co tam zrobić, żeby te kotły dłużej się w nich paliło, nie trzeba było do tych kotłów chodzić. Wiedzieliśmy, że ten świat cały czas idzie do przodu i coraz bardziej będą podwyższane te wymagania pod względem ekologicznym. Pozostał propan na uwadze naszej z tego względu, że to jest czynnik ekologiczny, tak? Wydobywany z głębi ziemi. Powiedz mi krótko o przewadze R290 nad innymi czynnikami. Ta popa właśnie nasza na tym czynniku R290, że może być spokojnie stosowana do każdego rodzaju budynku. GWP, tak? Czyli po wypuszczeniu takiego czynnika do atmosfery, on nie powoduje żadnych szkód, jeżeli chodzi o naszą ekologię. To jest też przewaga, jeżeli by była awaria układu chłodniczego. Możemy konkurować z wszystkimi światowymi markami, które mają przy tej wartości ogrzewania dwa plusiki. My kładziemy nacisk na jakość takich urządzeń, no między innymi też współpracujemy razem, tak? Dzień dobry moi mili. Dzisiaj jesteśmy, o, słychać, gdzie jesteśmy? W firmie Hegam, która produkuje pompy ciepła. Jesteśmy dystrybutorami od niedawna tych pomp ciepła na terenie całego kraju. Sprzedajemy te pompy, montujemy, opiekujemy się jakby klientami. I proszę Państwa, dzisiaj porozmawiamy z panem Hendrykiem, właścicielem firmy, założycielem i jego synem Kamilem o tej historii tej firmy, która od produkcji zwykłych, tradycyjnych, prostych kotłów węglowych przeszła teraz aż do pomp ciepła, całą tą drogę rozwoju do pomp ciepła na czynnik R290, a jak wiecie, ja osobiście i moja firma bardzo wspieramy właśnie pompy na czynnik R290. Uważamy, że to jest przeskok jakościowy, że to jest przeskok technologiczny i od tamtego roku te pompy już z powodzeniem instalujemy u naszych klientów. Zapraszam Was do rozmowy z panem Hendrykiem i Kamilem, jego synem. Chodźcie. Moi mili, jesteśmy właśnie w tej chwili w biurze firmy Hegam. Jak Wam mówiłem wcześniej na naszych materiałach, jest to firma rodzinna, dlatego wraz ze mną jest pan Hendryk i Kamil. Witam, miło mi. Również wszystkich. Z panem Hendrykiem i z Kamilem porozmawiamy o firmie, o jej historii, o tym, co oni tworzyli z własnym sercem poprzez te wszystkie lata swoje, bo już prawie 30 lat są na rynku. I teraz tak, panie Hendryku, proszę mi powiedzieć, bo jest to firma, którą pan stworzył. I skąd pomysł w ogóle, że ta firma powstała? Skąd na przykład historia nazwy firmy? Nazwa firmy wywodzi się z prostego imienia i nazwiska. Mam na imię Henryk, a nazwisko mam Gamza. Więc połączenie jedno z drugim jest He, Gam. I wtedy właśnie z tego powstała nazwa firmy, czyli nasze logo, które jest do dzisiaj i od 30 lat jest w naszym takim obiegu firmowym. Panie Hendryku, a proszę powiedzieć mi, skąd pomysł, te początki firmy? Bo wiadomo, że znamy już historię nazwy, ale teraz dlaczego właśnie te techniki grzewcze? Zawsze mnie interesowało ogrzewanie budynku, zawsze podobało mi się, zawsze byłem głównym palaczem w kotłowni, w domu rodzinnym i to mnie taką, było to taką inspiracją. I zawsze jeszcze były stare kotły i zawsze myślałem, co tam usprawnić, co tam zrobić, żeby te kotły dłużej się w nich paliło, nie trzeba było do tych kotłów chodzić. I dlatego tutaj no, takżeśmy postanowili uszlachetnić te kotły, że tak powiem, poprzez różne dmuchawy, podajniki. To była moja myśl, którą chciałem zrobić, ale nie miałem wiedzy. A w związku z tym, że można było gdzieś to zdobyć, jeździłem, oglądałem po targach, różnego rodzaju wystawach, patrzyłem, jak inne firmy też coś mają podobnego i to właśnie zainspirowało mnie do tego, żeby pomyśleć nad budową i konstrukcją kotłów. Z początku były to kotły zasypowe z ręcznym załadunkiem paliwa, takie zwykłe śmieciuchy, które to po prostu tak nazywano. Panie Hendryku, a jeszcze po jedno powiem, bo tutaj z tego wynika, że jeśli pan coś tworzył, to czy pan to wszystko testował też u siebie?
Tak, dokładnie. Myśmy to testowali u nas w kotłowni, dlatego nasza kotłownia była zawsze kotłownią eksperymentalną. Jest ona do dzisiejszego dnia, w której testujemy i kotły, jak również i pompy ciepła. Tak, dlatego o to właśnie zapytałem, bo wjeżdżając do firmy jest pana dom prywatny i właśnie przy tym domu stoi pompa. Czyli w tej chwili nadal te pompy, które produkujecie, są też u was testowane i modyfikowane, ale co do pomp, to przejdziemy po prostu dalej. Panie Henryku, proszę kontynuować tą historię. Jak to było od tej zwykłej, takiego zwykłego kotła aż do klasy premium? Więc tu zwykłe kotły, no z duchem czasu ruszyliśmy do przodu, więc tu myśl techniczną wyprzedzały inne firmy. Myśmy nadążali, nigdy żeśmy nie zostali z tyłu. Staraliśmy się tą firmę zawsze promować w sposób najlepszy, stosując najlepsze rozwiązania. Następny kotły, który był, to żeśmy, był kocioł również zasypowy z możliwością budowania wentylatorów naddmuchowych i to powodowało, że te kotły lepiej się paliło w nich i można było różnymi rodzajami paliw palić. No wtedy było to możliwe. No w dzisiejszych czasach nie ma, kotły są badane i tylko i wyłącznie na określone rodzaje paliw. I żeśmy później już doszli do wniosku z duchem czasu, że jednak ta stałopalność była bardziej wymagalna. Ludzie chcieli bardziej wygodne mieć tego typu kotłownie i po prostu zrobiliśmy kotły z podajnikiem ślimakowym. Do dzisiaj je produkujemy. Nie produkujemy szufladkowych podajników, tylko ślimakowe. Są bardziej wydajne, dokładne porcjowanie można paliwa i dawkowanie wykonać. No i to już był, myślałem, że to już jest szczyt techniki. Okazuje się, że no jednak nie. Z czasem przyszło, że te kotły żeśmy modernizowali, zaczęli żeśmy stosować inne paliwa, które weszły, mianowicie pelletowe paliwa. I do dzisiaj też produkujemy tego rodzaju kotły na tego rodzaju paliwa. Czyli to było tak, że rynek, który się rozwijał w kotłach, wymuszał zmiany i jakby w pewnym momencie weszły właśnie te kotły na pelet. I to była jakby zmiana technologiczna, bo ja pamiętam, że za dziecka nie było takich, dopiero później one się pojawiły. Ja pochodzę z bloków, mieszkałem, miałem ciepło w domu, kaloryferek. Nigdy nie myślałem, czym się pali po prostu w piecu, chyba że u babci jak byłem, no to babcia miała taki piec w kuchni, do którego dokładała czysty węgiel. Czyli to był przełom dla firmy, czyli te kotły na pelet. Tutaj Unia Europejska, nowe przepisy weszły w życie, mianowicie stosowanie odnawialnych źródeł energii. Więc poszli żeśmy w tym kierunku, bo pelet jest odnawialnym źródłem energii, niekopalnym, więc to żeśmy stworzyli. Oczywiście po drodze wiele było sytuacji i perturbacji, bo te kotły musiały iść do instytutów. Trzeba było mieć świadectwa, klasy i tak dalej, więc to wymagało szereg poświęceń, modernizacji i tak żeśmy stosowali właśnie tego typu rozwiązania w poparciu o instytuty badawcze. W krótkiej rozmowie przed kręceniem tego materiału właśnie wspomnieliście, że jakby wasze kotły, jeśli chodzi o kotły pelletowe, mają wybitne właściwości. Proszę powiedzieć coś o tym. No, cechują się niestety tymi parametrami, bo Unia Europejska obecnie nakazała 40 mikrogramów pyły. Natomiast nasze kotły, jeżeli chodzi o pelet, mają 6,8. 7, więc tu jest o wiele zaniżona, dlatego one mają duże dofinansowanie, mają klasy A+, co również nie jest bez znaczenia, ponieważ klienci dostają wtedy duże dofinansowania. Tak, jak się rozglądam tutaj po Państwa biurze, to nagroda tu, nagroda tu, nagroda tam, to widać, że te produkty cieszyły się popularnością i służyły klientom i były nagradzane poprzez różnego rodzaju nagrody. Patrząc na historię waszej firmy, to cały czas firma się jakby rozwijała i były kotły zwykłe, potem były kotły z elektroniką, potem pelletowe, zasypowe i tak dalej, a w tej chwili rynek całkowicie się zmienia i tutaj jest kolejna zmiana technologiczna u was w firmie. Kamil, proszę powiedz, skąd pomysł, aby u siebie też produkować pompy ciepła? Tak, Marcinie, pomysł zrodził się tak naprawdę już, można powiedzieć, z 6 lat temu, kiedy
zauważaliśmy pompy ciepła basenowe. Szukaliśmy różnego rodzaju informacji w internecie i tak dalej i pojawiły się pompy dla budynków jednorodzinnych. No i zainteresował nas oczywiście ten temat. Z tego chociażby względu, że no wiedzieliśmy, że ten świat cały czas idzie do przodu i coraz bardziej będą podwyższane te wymagania pod względem ekologicznym, jeżeli chodzi o ogrzewanie. No i postanowiliśmy tutaj do naszego budynku, można powiedzieć budynku eksperymentalnego, zabudować, skonstruować pompę ciepła na czynniku R410, jeszcze wtedy on królował, i wprowadzić ją na cele testowe. Zagrzaliśmy oczywiście ten budynek. Tutaj mamy stare budownictwo z lat komunalnych ze słabym ociepleniem, co trzeba zaznaczyć. No i z bardzo dużą powierzchnią użytkową, tak? Bo tu jest grubo ponad 240 metrów. No i oczywiście ogrzaliśmy ten budynek, aczkolwiek troszeczkę już przy takich większych mrozach rzędu minus 15 stopni były problemy z dogrzaniem tego budynku, no ale ze względu na to, że tych mrozów już mamy coraz mniej, spokojnie mogliśmy tą zimę przeżyć. Pompy ciepła te nigdy nie zostały wprowadzone do seryjnej produkcji ze względu na to, że później czasy zaczęły się zmieniać i tak naprawdę zaczął już królować czynnik R32, więc jeszcze chwilę poczekaliśmy, żeby poobserwować ten rynek. No i zaczęły się tutaj różnego rodzaju dyrektywy unijne nad wycofaniem czynników chłodniczych fluorowanych, czyli ten 410, R32, wszystkie czynniki chłodnicze, które są stworzone chemicznie. Pozostał propan na uwadze naszej z tego względu, że to jest czynnik ekologiczny, tak? Wydobywany z głębi ziemi, no i po prostu jest przetwarzany i wprowadzany do tych urządzeń chłodniczych. Tak, tak. To już na pewno nasi słuchacze oglądający wiedzą, że propan jest w tej chwili nie tylko pod względem ekologicznym, ale także pod względem tego, co potrafi zrobić. A ty za chwilkę powiesz nam, co ta pompa twoja potrafi zrobić. Ja jestem jak najbardziej za, dlatego od tamtego roku instalujemy właśnie urządzenia na propan na terenie całego kraju i nadal chcemy je instalować i stąd właśnie pod to, żeśmy spotkaliśmy się na targach, gdzie żeśmy tak, ze sobą porozmawiali i po prostu podjęliśmy współpracę jako z wami dystrybutor. Kamil, powiedz mi krótko o przewadze R290 nad innymi czynnikami. Krótko mówiąc, pierwsza taka główna przewaga to jest temperatura wyjściowa z urządzenia. Na pompach czynników fluoryzowanych możemy uzyskać maksymalnie 55-60 stopni. Z pompy ciepła na R290 jest to do 75 stopni, więc jest to mega przewaga w stosunku dla budynków słabo ocieplonych, budynków modernizowanych. Na pewno GWP, tak? Czyli po wypuszczeniu takiego czynnika do atmosfery, on nie powoduje żadnych szkód, jeżeli chodzi o naszą ekologię. To jest też przewaga, jeżeli by była awaria układu chłodniczego. No i oczywiście sprawność urządzenia, czyli SCOP, sezonowe COP urządzenia. Tak, tutaj jak rozmawialiśmy z twoim tatą, to opowiadał o tym, że w firmie zawsze zależy na jakości tych urządzeń i po prostu na ich osiągach, o czym też świadczą jakby wszystkie nagrody, które macie. I teraz jaką klasę energetyczną mają twoje pompy? Jeżeli chodzi o nasze pompy na czynniku R290, to jest to w tej chwili najwyższa klasa efektywności energetycznej, jaka jest obecna na rynku, czyli na ogrzewaniu grzejnikowym na parametrze 55 stopni jest to A z trzema plusami. Także możemy konkurować z wszystkimi światowymi markami, które mają przy tej wartości ogrzewania dwa plusiki. Tak, no bo jeśli ktoś produkuje nadal pompy na R32 albo na 410, no to nie dostanie aż trzema plusami. No panie Henryku,
Tutaj jakby to R290, pewnie zdecydowaliście się na pompę ze względu na to, że tak pan wspomniał przy rozmowie naszej wcześniej, wiele domów u nas w kraju w tej chwili nie jest domami ocieplonymi, tylko jest to, są normalne domy o średnim dociepleniu albo prawie żadnym. Proszę wyrazić swoje zdanie, czy ta pompa nadaje się do tych domów? Właśnie ta pompa jest głównie dedykowana pod budynki starszego typu. Ponieważ słyszeliśmy opinie ludzi nieznających tematu, że to jest tylko pod nowe budynki, nowe instalacje miedziane i tak dalej, to muszę powiedzieć, że to jest, ludzie są w błędzie. Ponieważ nowa instalacja na tych budynkach starego typu, doskonale ta pompa spełnia swoją rolę. Może być to na grubych rurach, dwucalowych, grzejnikach, układach mieszanych i tak dalej. I właśnie to wyróżnia ta pompa właśnie nasza na tym czynniku R290, że może być spokojnie stosowana do każdego rodzaju budynku. Dlatego staraliśmy się tego typu produkt stworzyć, żeby on właśnie był dedykowany pod tego rodzaju budynki. Tak, czyli jeśli ktoś ma dom niedocieplony albo średnio docieplony, może zakupić takie urządzenie i ono u niego się sprawdzi. Może tylko, że w początkowej fazie ogrzewania na pewno będzie musiał się liczyć z większymi kosztami, bo to wiadomo, o co chodzi. Ale z czasem będzie mógł jakby ten dom modernizować i jego wydatki na ogrzewanie będą spadały. Czyli kupujemy dzisiaj urządzenie, bo tutaj też będzie, proszę Państwa, pojawi się tutaj nad moją głową za chwilę link do filmu, który bardzo szczegółowo opowie o tym urządzeniu, tak opowie i tak o nim Wiktor, więc nie będziemy o szczegółach rozmawiać. Ale na przykład te pompy mają bardzo dużą rozpiętość swoją tonalną, znaczy wydajności, jeśli chodzi o to, że jak dom będzie docieplany, to pompa będzie, jej sprężarka będzie się inaczej modulować i będzie mniej ciągnęła prądu. Mam w zwyczaju, jak właśnie robię rozmowy, pytać o taką radę dla potencjalnych nabywców w ogóle pomp ciepła. Czy jesteście coś w stanie powiedzieć? Ja mogę powiedzieć tyle, że bardzo serdecznie Państwa zapraszamy do zakupu właśnie tego typu naszych pomp ciepła, ze względu na to, że one są dedykowane głównie pod stare, jak i nowe budynki, że tak powiem. Czyli można stosować w starszych układach mieszanych z powodzeniem i dlatego to wyróżnia nasze pompy spośród innych, że są właśnie dobrane mocowo i szeroki wachlarz sterowania jak i do nowych, jak i do starych budynków. Dobrze, to ja może jeszcze dodam coś takiego. Ogólnie jeżeli chodzi o całokształt pompy ciepła, przede wszystkim się tego nie bać. Jeżeli mamy starszy budynek, to wcale nie oznacza, że my nie możemy takiego urządzenia założyć. Bo tak jak już wcześniej wspomniałeś, możemy założyć sobie urządzenie na R290, które nawet da nam radę ogrzać budynek bez ocieplenia, a stosunkowo sobie ten budynek modernizować ze względu na wachlarz wydajnościowy takiego urządzenia. Trafić na firmę, która naprawdę tematem się zajmie profesjonalnie i zacznie od porządnego audytu energetycznego i od porządnego doboru takiego urządzenia. Oczywiście też trzeba patrzeć na jakość urządzenia, a nie gdzieś tam z jakiegoś portalu aukcyjnego pierwsze lepsze urządzenie sobie kupić. My kładziemy nacisk na jakość takich urządzeń, no między innymi też współpracujemy razem, tak? No bo po prostu no, jakość urządzeń jest bardzo dobra, ale jeżeli mamy mówić tak ogólnikowo, to naprawdę pompa ciepła jest stworzona dla każdego rodzaju budynku, tylko trzeba zrobić odpowiedni audyt takiego budynku i odpowiednio taką pompę ciepła dobrać i zamontować. Jeżeli te podstawowe czynności będą zrobione naprawdę dobrze, to tak naprawdę nie ma budynku, w którym pompa ciepła by sobie nie poradziła. Tak. Jeszcze mogę, jeżeli tak pozwolisz, mogę jeszcze dodać, że te pompy właśnie ze względu na stosowany czynnik R290 mają właśnie tą tendencję, są pompami wysokotemperaturowymi. I to powoduje, że jest mniejsze zużycie energii elektrycznej. Zwykle klienci obawiają się dużego zużycia.
zużycia właśnie tego prądu. Mogę powiedzieć spokojnie, że nie jest aż to tak wielkie, a w porównaniu do paliwa kopalnego typu ekogroszek, pelet to jest naprawdę najtańsze w tej chwili źródło ogrzewania. Tak, zdecydowanie potwierdzam, że jeśli ktoś wymienia źródło ciepła z kotła na stałe paliwo, na pompę ciepła, to przeskok jest wielki. Jeśli chodzi o gaz w tej chwili, no to jesteśmy na bardzo zbliżonym poziomie, ale w sumie trzeba pamiętać o tym, że jeśli ktoś ma, że pompa ciepła to nie jest tylko ciepło w domu, ale to jest też komfort użytkowania, to jest czystość kotłowni, to jest po prostu nowoczesność. To są bardzo, bardzo ważne cechy. Tutaj chcę powiedzieć jedną fajną rzecz, bo jak Państwo oglądają mój kanał i po prostu wszystkie filmy na kanale, wiedzą Państwo, że wraz ze mną w firmie pracuje dwóch moich synów. Jest to Wiktor i Kordian. I tutaj też bardzo fajnie, bo natrafiłem na bratnie duszę, bo tu też jest rodzinna firma, gdzie tata tworzy, syn kontynuuje historię i po prostu zmiany. Także czuję z Wami bratnią duszę. Zapraszam na nasz kanał. Tam Państwo zobaczą kolejne filmy. Pojawi się tutaj też link do kolejnego materiału, gdzie będą Państwo mogli zobaczyć coś więcej o tych pompach. Bardzo Państwu dziękuję, że jesteście z nami, że mogę tworzyć te filmy, że po prostu rozwijam się, bo dzwonicie do mnie, prosicie o radę, jeżdżę do Was, robię audyty, dobieram urządzenia, potem jedzie ekipa montażowa, montuję na terenie całego kraju, nawet nad morzem w tej chwili dużo naszych instalacji powstaje. Proszę Państwa, dziękuję, że jesteście z nami i zapraszam do kolejnych odcinków. Dziękujemy również. Dziękujemy. I zapraszamy do oglądania.